Cześć, tu Grania i witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii z The Sims 3 na moim kanale. Jesteśmy w świecie o długiej nazwie Winchester Farming Community. Ja myślę, że w rozgrywce, jak będę mówić coś o tym mieście, świecie, będę używać po prostu nazwy Winchester. No rzadko się zdarza, żeby jakieś miasta miały nazwy trzyczłonowe. Jesteśmy tutaj w domku, który ostatnio stworzyłam. Prowadziłam już tutaj moją simkę. Odcinek zbudowania tego domku można zobaczyć na moim kanale. Jest to taki mały speed build. Ja inspirowałam się tutaj domkiem, który zobaczyłam w internecie do czwórki, próbowałam go odtworzyć. Jest oczywiście zrobione na mój sposób. Jak wprowadziłam tutaj simkę, pograłam nią tutaj już 4 dni, ponieważ chciałam troszeczkę poznać świat, poeksplorować to miejsce i jakoś zaklimatyzować się w tym domku, ale powiem wam, że ja już go kocham. Mamy wcześnie rano, ojejku, czas. Moja simka jeszcze śpi. Jeszcze na chwilę włączę pauzę. Dorobiłam tutaj ogrodzenie, ze względu na to, że mamy bardzo dużą parcelę, jest na razie ciemno, ale postawiłam coś tutaj tak ogromnego z myślą o tym, żeby tutaj mieć później zwierzątka, takie koniowate także i żeby był tutaj wybieg. Na razie zrobiłam jej tutaj taki staw z krzaczorami, bo ta przestrzeń jednak była za bardzo otwarta. Już zaraz przejdziemy do niej. Aha, i mówiłam o tym, że jeszcze wstawiam ogrodzenie, bo ona jakoś dziwnie obchodziła ten domek dookoła, żeby do niego wejść. Na przykład jak szła tą drogą, to nawet za ten głaz czasami przechodziła tutaj naokoło, to było bez sensu i myślę, że ogrodzenie tutaj daje radę. No i tak to wygląda. Słuchajcie, ona dostała ten domek po babci. Po babci, tak. Się niedawno tutaj wprowadziła. O, ona już wstała. Ona tak wygląda. Wymieniłam jej też obrazy, które były na ścianach, bo chciałam, żeby tutaj był taki klimat jakby pozostałości po tej babci. Na dole jest też jej zdjęcie. Tutaj w sypialni nic więcej nie zmieniałam. Bałam się, że ona nie będzie mogła tutaj dochodzić przez te regały. Na speedbuildzie o tym mówiłam, ale okazało się, że jest ok i ona się tu mieści. To jest simka. Nazwałam ją Masza. Na nazwisko ma Lawendowa. Ona ma pochodzenie takie słowiańskie. Myślę, że to imię i nazwisko jej pasuje. Dam jej, żeby zmieniła strój. Ona ma grzywkę. Na początku myślałam o innej fryzurze, ale jak zobaczyłam to cudo, ten warkocz, to ja się tak zakochałam, tylko że ten warkocz jest właśnie z grzywką i ciężko jej dostosować do tego inne, na przykład rozpuszczone włosy, dlatego na drugą fryzurę ma kitkę. Ja ją tutaj szybko pokażę w kasie. Oto Masza Lawendowa. Ma takie oczywiście piękne piegi, ja uwielbiam piegi u simów, dałam jej takie ciemne oczy. Strój znalazłam też z modów, wydaje mi się, że będzie mi tutaj pasował do rozgrywki. Teraz mamy wiosnę, więc została takie buty. Bucisze trochę pasujące, żeby w razie czego przekopywać w nich ogródek. Na co dzień ma na razie jeden strój, nie dawałam jej dodatkowych, wizytowy. Wizytowy strój ma taki, też nie jest jakoś nader elegancki, ale myślę, że pasuje do stylu, jaki ona ma. Piżamę już widzieliście. Z piżamą nie wymyśliłam nic spektakularnego. Dałam jej taką... A jeszcze włączę na chwilę. Dałam jej te spodenki, gacie piżamowe, które uwielbiam. Ja co chwilę daję je simom, ale uważam, że są po prostu genialne i aż nie chce mi się szukać innych piżam. Strój sportowy. Strój sportowy ma taki i na dwór... Nie, kąpielowy jeszcze. Kąpielowy strój ma taki. Ja kiedyś dawałam go Ingrid i myślę, że on tutaj też pasuje. Na razie nie pobierałam nowych strojów. Może na wakacje, na lato coś jeszcze pomyślimy, ale na razie on mi się podoba. Na dwór ma po prostu taką ciepłą bluzę z leginsami, ciepłe buty. Ona teraz rzadko w nim chodzi, ale już go chyba dwa razy ubrała, bo wieczorami robi się zimno. Mamy wiosnę, więc ona nie potrzebuje jakiejś tam wielce puchowej kurtki. No dobra, ona się całkiem dobrze czuje. Popatrzmy, ona ma ulubiony kolor turkusowy, lubi surówki i muzykę klasyczną. W cechach ma to, że jest urodzoną kucharką, jest ekologiczna, jest romantyczką także i jest oczywiście miłośniczką zwierząt i jest zdolną ogrodniczką. Tę cechę jej dałam, ponieważ ona tutaj dużo będzie zajmować się ogrodem. O nie, deszcz, nie! Ej, na pierwszy odcinek pada deszcz, jest burza. Nie, wiecie co, ten odcinek to jest wprowadzenie do serii i taka prezentacja i ja się nie zgadzam na deszcz, ja tego nie robię.
Staram się tego nie robić, robię to bardzo rzadko, ale ja zmienię pogodę. No po prostu, no, wczoraj była taka burza, myślałam, że dzisiaj będzie słońce. Dobra, zaraz nam się słoneczko zrobi, bo nie zgadzam się, żeby było tak ciemno. Dobra, mówiłam o jej charakterze. Ona jest miłośniczką zwierząt, ponieważ ona będzie tutaj prowadzić taki troszeczkę przytułek dla zwierząt nietypowych i dzisiaj bierzemy pierwszego zwierza. Ja na początku myślałam i mówiłam o tym w Speedbuildzie, że ja sobie tutaj postawię sama jakieś zasady i zrobię taki challenge, ale powiem wam, że ja to przemyślałam i z drugiej strony nie wypisuję tu żadnych zasad, bo jedyną tą zasadą, którą tutaj chcę wprowadzić, to to, że zasadą, wyzwaniem, czy jej po prostu celem życiowym będzie posiadanie tych zwierząt takich nietypowych. Będzie tutaj chyba Pszóstka, ponieważ ja bym chciała spełnić jej pragnienie życiowe jako opiekunki zwierząt i tu jest adoptować 6 znajd. Z challenge'ów farmerskich tutaj nic nie przepisywałam i nie będę z tego korzystać, bo powiem wam szczerze, że mi się lepiej gra ta. Także ja nie mam zaplanowanego tego życia Simów tak dokładnie. Życie to niech to samo zweryfikuje. Po prostu będziemy sobie nią tutaj żyć szczęśliwie w tym domku. Ona będzie też zajmować się ogrodem. Może karierę wybierzemy jej ogrodniczą, ale jeszcze dokładnie tego nie wiem. W tym domku zmieniłam. Co ja tu zmieniłam? Miałam coś pousuwać, ale w większości rzeczy nie miałam serca usuwać. Tutaj skasowałam jej obraz, który miała, bo pomyślałam, że ona jakieś. Jakiś tosiemiec oglądała romantyczny. A ja skasowałam jej obraz, bo stwierdziłam, że tu zostawię miejsce na obraz, który ona sobie kiedyś sama namaluje. Ona już ćwiczy. Tutaj na półce zmieniłam jej zdjęcia. Tutaj jest zdjęcie jej babci. Ona kiedyś mieszkała w tym domu. W kuchni też nic nie zmieniałam. A, dywanik jej dałam taki bardziej starodawny babciny. A w łazience z tyłu, bo tu jest łazienka, zrobiłam wyjście do tyłu, ponieważ chciałam, żeby. O, ale brudny kibel, son! Chciałam, żeby ona miała tutaj krótką drogę do sznura na pranie, bo ona nie ma suszarki tej elektronicznej. I będzie sobie tutaj wieszać pranie i moim zdaniem to wyjście jest fajne, jest troszeczkę blisko wanny, ale trudno, no nie było wyjścia, nie mogłam ich wstawić przy samych drzwiach, bo tutaj są drzwi do kuchni. Tak, podwórko. Ma przepiękny rower ze stora, który jest z koszyczkiem i moim zdaniem jest po prostu czymś przewspaniałym. I stara gazeta nam tutaj śmierdzi. Ten rowerek dałam jej, żeby był w takie kropeczki, taki słodziaszny. Ale ona co prawda dziwnie wygląda jak na nim jeździ, bo ona wygląda jakby jeździła na rowerku dla dzieci, jest taka zgarbiona. I wokół domu, jak już mogliście to zauważyć, mamy sporo lawendy. Ja lawendę najbardziej uwielbiam po prostu ze wszystkich krzaczorów simsowych, więc jej będziemy mieli tutaj jeszcze więcej później. Dlatego jak szukałam imienia, nazwiska dla Maszy, to wpadłam na ten pomysł, żeby była lawendowa. To nie jest takie nazwisko, takie z bomby, znikąd. Myślę, że tutaj będzie pasowało. I tutaj ona ma miejsce na ogródek. I znalazłam takie super tabliczki z modów. Ojej, coś nam tu przymarzło. Uśpienie. No dobra, czyli był troszeczkę mróz. Mamy zraszacz. Na razie stanowiska ogrodniczego tutaj nie mamy, bo na sam początek niech ona sobie radzi z samym zraszaczem. Bo na razie to chyba można go wyłączyć, skoro wcześniej padał deszcz i to wszystko jest zamarznięte. Te tabliczki z modów. Ja podam może link w opisie do tych tabliczek, bo one są ekstra. Nie wiem, dlaczego ja się tak jaram takimi małymi rzeczami, ale są super. Ale też fajne jest to, że pamiętamy, gdzie co mamy. Te tabliczki, jak się je pobiera, one są trzy. Ja się bałam, że wszystkich warzyw i owoców nie będzie, ale w opcji zmianie tam edycji tego obiektu właśnie można wybrać sobie wszystkie, jakie są. Nie wiem, nie sprawdzałam, czy są wszystkie, ale myślę, że jest większość i są ekstra. Masza już się troszeczkę uczyła gotować. Ona w umiejętnościach ma już gotowanie na trzecim poziomie. Wow, ogrodnictwo ma na trzecim. Zajmowała się ogródkiem, także była w księgarni i jest właśnie chora. Ale trudno. Majsterkowanie ma na drugim poziomie, bo czytała już książkę o majsterkowaniu, tom pierwszy. O, i właśnie to jest fajne. Te schodki będą nam się tutaj przydawać. I dzisiaj bierzemy zwierza. Słuchaj, ta ludzie, bierzemy zwierza i robimy to rano, dlatego że zwierz jest nietypowy i pobrany z internetu. I można po prostu stworzyć go jako rodzinę i dodać do rodziny jej, ale ja nie chciałam robić tego w ten sposób, więc ja go dodałam do rodziny jakiejś pani, która mieszka na mieście, i ona oddała go do adopcji.
kolekcji. A jeśli chodzi o życie simowe, to jest taka historia, że po prostu ktoś znalazł go w lesie, on sobie nie mógł poradzić sam, bo był jeszcze za mały, on teraz będzie dorosły, a ona się nim zajmie. Dobra, wchodzimy. Usługi. Adoptuj zwierzaka ze schroniska. Sprawdzałam wczoraj i on jeszcze tam był. Ona z kimś SMS-uje tutaj, bo ona troszeczkę osób już poznała. Była na festiwalu, zbierała też kwiatki. Pieniędzy na razie mamy mało, naprawdę mało, ale posprzedajemy jeszcze coś, bo ona kosmosy znalazła. Jest, 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 Lisio Lisek. Ja mu nadałam sama to imię i nazwisko, bo on się nazywał po prostu Red Fox. Ja do tego liska podam linka, oczywiście skąd ja go wzięłam, ja sobie tego troszeczkę zmodyfikowałam, ale jest piękny. On jest już dorosły. Nie chcieliśmy brać małego. Powiedzmy sobie, że on gdzieś tam w przytułku dorastał sobie jako mały lisek, on się zagubił w lesie, jego mamusia gdzieś tam zaginęła i właśnie wszedł wiek dorosły, można już go oddać do adopcji, ale no nie każdy tutaj w mieście czuje się kompetentny, aby mieć takiego zwierza, a ona podejmie to wyzwanie i zaraz czekamy na liska, trzeba będzie mu kupić Lisio. Lisio, on nie będzie nazywał się Lisio, bo Lisio to jest za słodkie, ja tak wpisałam po prostu tą nazwę tak, o, żeby się nie nazywał Red Fox. A ja szukałam imienia i zastanawiałam się, jak go nazwać i myślałam, że fajnie było, skoro jest lisem, żeby miał imię na L. Może wam się nie będzie podobać, ale ja uważam, że to imię ma potencjał. A będzie się nazywał Lucjan. Lucjan. On jest samcem, no, jak już mogliście wywnioskować. Dobra, w tym czasie, zanim on przyjedzie, to ty, Masza, może coś tutaj zrobisz do jedzenia. Podaj drugie... resztki. Galaretka z masłem orzechowym. Aha, ona już to robiła. Dobra, okej. Na razie w tym domku wszystko działa, słuchajcie, wszystko działa. Już przetestowałam, ten pierwszy dzień był taki, że chodziłam nią tutaj wszędzie, posprawdzać, czy ona wszędzie może dojść i w ogóle. I nie powiedziałam o jednej rzeczy. Usunęłam okiennice z tej strony. Uwielbiam te okiennice, są piękne, ale... one niestety nie chowają się podczas rozgrywki. Z tej strony one mi nie przeszkadzają, bo ja tym widokiem rzadko będę grała. Ja sobie też często przybliżam, ale jak one były tutaj, to po prostu zasłaniały mi cały świat. Niestety, gdybym ja grała cały czas o takim widokiem, stąd i gdyby one były z tamtej strony, to one by mi nie przeszkadzały. No ale z tym widokiem rzadko będę grała, bo książka wystaje. Bo tutaj mamy regał, więc no, niestety, będzie bez okiennic. Ale niektóre zostały. Ale najważniejsze, że domek z samego przodu wygląda, myślę, że okej. Dla liska zastanawiam się, jak mu zrobić spanie i gdzie to spanie. Może na początku na górze, chociaż myślałam może, że tu gdzieś tu pod schodami mu taki domek zrobić, ale to by było drastyczne. Nie. On będzie z nami w domu. Ja zaraz jeszcze wejdę w wyposażenie i zobaczymy, co ona tutaj ma. Kupowała już jakieś owoce i warzywa, żeby coś posadzić. Nie byłam pewna, jakie warzywa ona może sadzić, mając na razie takie małe umiejętności ogrodnicze, na przykład ziemniaka nie można było, więc ziemniaki zostają na później. Ona chodziła po festiwalu, ona sobie tutaj już jakieś zdjęcie zrobiła. O, a zostawimy to tutaj. Dobra, okej. Ja na tym regale jakoś nie mogłam... co z tej budce takiej robione. Ja na tym regale coś nie mogłam stawiać tych rzeczy. Ale to jest przyklejone do ściany, dlatego działa. Dobra, dzikie kwiaty. O, 200, 200, 200. Rachunki wczoraj płaciła. Rachunki ma... no tak, ja wczoraj grałam, już nie pamiętam. 300 coś? 300 coś? Albo 200 coś? Kurczę, ta gazeta. Ja czasami zapominam, że samemu można sprzątać w tych Simsach i samemu można na przykład brudne ciuchy zbierać z podłogi i zostawiam to wszystko im, a mogłabym sama coś tutaj pomagać. Chodzę tutaj, słuchajcie, tak po tej kuchni, bo się zastanawiam, gdzie tu dać miskę. I nie wiem, gdzie tu dać miskę, bo nie chcę mu dawać miski przy śmietniku. Może to zrobię tak? Może... A dlaczego? Dobra. Teraz buty przy śmietniku albo torba. Muszę wpisać mufołczyk son. Dobra, torba będzie tutaj. Oczywiście, no mówię, no nie mogłam zrezygnować z tych bibelotów. Miałam na początek coś tu lekko pousuwać, ale nie. Jak już zrobiłam ten domek tak, jak chciałam, to mówię, nie miałam serca. Dobra, gdzie są zwierzątka? Zwierzątka niezbędne dla zwierząt. Ta jest fajna miseczka. Ojejku, jak ja ją lubię, ale nie. On jest lisem. Co prawda lisokotem, więc dostanie taką... O, a jakieś inne kolory są. Jeszcze taka ciemna. Jeszcze taką ciemną?
Jaką ciemną mu damy? Bo gdzieś tam te jaśniejsze gdzieś używałam w innych rozgrywkach, tylko zmienię oczywiście tą teksturkę. A może na taką? Jest z tymi teksturami drewna po prostu. Wiem, że mam fazę, ale oj, one się trochę rozmazują. Trzeba taką jakąś... Kurczę. Taką damę. Nie. Nie, ona musi być ciemniejsza. Dobra, słuchajcie, zostawiam taką z nazwą, bo większość tekstur drewna niestety się rozmazywała. Ten lisek jest zrobiony z kota, no bo jak wiemy, no w sensie w Simsach nie ma lisów, ale są także na internecie, z tego co widziałam, do pobrania lisy psy. Można pobrać sobie albo lisa psa, albo lisa kota, ale ja uważam, nie to, że ja mam oczywiście świrę na punkcie kotów, ale to nie jest tylko z tym związane ta moja decyzja, że ja zdecydowałam się, że ona weźmie lisokota, a nie lisopsa, ponieważ ja uważam, że lisy są bardziej zbliżone do kotów. Czasami się kiedyś zastanawiałam, czy lis to jest właściwie bardziej pies, czy bardziej kot. Uważam, że bardziej kot. I też ze względu na to, jak one się zachowują. Ja na Instagramie mam polubionych takich ludzi, fajnych ludzi, którzy wychowują dwa lisy. Jeden tam jest niewidomy na jedno oko, a drugi w sumie chyba też jest wszystko z nim okej, ale z jakiegoś tam przytułku. I jak ja patrzę, jak się bawią te lisy, jak one się zachowują, to zdecydowanie bliżej im jest... O, tak, ona tak dziwnie wchodzi po tych schodach, tak jak pokręty. No bo te schody są z modów. Lisy wydają z siebie takie dźwięki bardziej, myślę, że zbliżone do kotów. Jak ja bym usłyszała i zobaczyła lisa, który szczeka jak pies, to wybaczcie, ale... O, tak. Nie, no, jak ja mam podnieść te rzeczy? Idź stąd. A, już jest! Jest! Jejku, gdzie ty jesteś? Dzień dobry. Popatrzcie, jaki on jest piękny. Ja mam po prostu... Korbę na punkcie wszystkich zwierząt, a teraz mam największą. Jesteś piękny i kochany, już wchodzę do kasy i ja go pokasuję. Lucjan Lawendowa. Lawendowa. Nie przemyślałam w tym nazwisku odmiany. Ja muszę mu to zmienić. Biegaj wokoło N raz. Ojejku. Popatrzcie, tak wygląda lisek nasz Lucjan. Ja zmieniłam mu... Jejku, patrzcie, jakie on ma piękną sierść tutaj. On, jak weszłam sobie do edycji właśnie w niego, to widziałam, jak tu się ktoś namęczył. On ma tutaj dużo dodatkowych plamek, żeby ta sierść wyglądała tak jak ta prawdziwa, taka lisia sierść, a nie tylko taka, wiecie, ruda, gładka. Ma piękny pyszczek, zrobiony moim zdaniem genialnie. Ja mu zmieniłam to, że leciuteńko mu zrobiłam bardziej rozstawione oczy i no troszeczkę większe, bo on miał takie malutkie oczy i tak właśnie rozstawione jakoś bardzo wąsko, co dla mnie było dziwne, chociaż i tak wyglądał pięknie. Leciuteńko podniosłam mu pysk, bo miał taki opuszczony i co do kolorów, to uszy, on miał takie jakieś szarawe grafitowe, więc ja mu przyciemniłam ten kolor na uszach, ale tak to nic mu więcej nie zmieniałam i wygląda po prostu moim zdaniem bajecznie. A tutaj nie można... zmienić imienia. Ja muszę wziąć mu to nazwisko. Zrobimy mu nazwisko, że on będzie Lucjan Lawendowy. Nie no, po prostu dla mnie to zwierzę to jest cudo. Idź, mów. On już idzie na górę. Ja nie wiedziałam, że po tych schodach tak się wchodzi. W tym domku z czwórki, którym ja się inspirowałam, bo właśnie były takie schody i one były tutaj niezbędne. Ty się puszysz czy co? On się bawi. Nie wiem. A, cechy. Jego cechy. On jest żywiołowy. Ja, jeśli chodzi o jego cechy, starałam się przypomnieć sobie, jak ja te filmy z tymi lisami oglądam na Instagramie u tych ludzi. Jak one biegają po tym salonie, u nich po prostu wszystko jest, po prostu wszystko fruwa. Więc jest żywiołowy, lubi zabawę i jest łowcą. Myślę, że do lisa to jak najbardziej pasuje. Uczucia! Daj obwąchać dłoń na początek. Ona się cieszy. O, jeszcze nie wspomniałam tutaj o tym, że ona sobie tutaj zdjęcie w budce zrobiła swoje, jak była tam na festiwalu i zaczęła malować obraz. Ale to jest pierdoła, bo zajmujemy się naszym Lucjanem. A, wejdę i zmienię mu to nazwisko. Nie wiem, czy to będzie miało jakiś wpływ na rozgrywkę, że on będzie miał inne nazwisko od niej, no ale jednak wolałabym, żeby to Lawendowa się odmieniało dla osobników męskich. Lawendowy.
lawendowy. Te lawendowy, lawendowa, wszystko jest przez fałki, żeby ładniej wyglądało. No dobra, on sobie jakieś muchy. Daj przysmak. Zobaczymy, czy on się da przytulić zaraz. Uczucia mów. Jejku, jaki on jest fajny. No i właśnie, dlatego jest kotem, mówię. No nie wyobrażam sobie zobaczyć w Simsach lisa, który by zaczął szczekać. Jeśli chodzi o wielkość, to on by mógł być wtedy większy, takie jak prawdziwe lisy, ale nie wszystkie lisy są takie wielkie już. Nie przejmujmy się tym. A, tam przecież tu można było zmienić imię i nazwisko. Dobra, ja wchodziłam do tego kasa. Niepotrzebnie. Jejku, on jest kochany i przewspaniały. Zastanawiam się, czy może za jakiś czas tutaj Maszy jakiś komputer chociaż mały wstawić, ale nie wiem. Nie wiem, czy to jest jej tutaj potrzebne. Na razie żyjemy bez komputera. Ona sprzedała teraz troszeczkę kwiatków, więc mamy 844 simoleony. O, ona ma wybrać karierę ogrodniczka, czyli chyba tą karierę wybierzemy. Uczucia. Gładź. Ja chcę, żeby ona go przytuliła, bo chciałam zrobić zdjęcie do miniaturki. Gdzie tu jest? Jeszcze tego nie ma. Ale dobra, najwyżej zrobię coś innego. Oni się jeszcze nie znają, więc tutaj wszystkich interakcji jeszcze nie ma. Chyba, że to przytul było gdzieś... Podnieś. A, ona może go podnieść po prostu, a przytulić? A, bo może ona... Może go przytulić, może jak go podniesie dopiero. Patrzcie, ja gram tyle czasu w te Sims 3, ja czasami nie pamiętam. Uj, jejku, 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 lisek. Zobaczmy go z bliska. No jest po prostu... To jest cudo, po prostu cudo. Jak ja kocham wszystkie lisy na świecie. Jejku, przepraszam, ja po prostu w nią włażę cały czas, ale ja chcę go jeszcze raz popatrzeć na niego z bliska. Jest po prostu prześliczny. On jako ten sim, lisek, gotowy, pobrany z internetu. O, ona go odkłada. Już dobra, dobre zdjęcie zrobione. Ona go odkłada. On był taki troszeczkę ciemnorudy, a ja uważam, że lisy takie nie są. Lisy, które ja widziałam w swoim życiu, są właśnie takiego koloru. Jak ten? Kuweta! Ej, a gdzie postawić kuwetę? Ja taka miłośniczka zwierząt, a tu tak, miseczka pusta, drapak jest, a tu żadnego pudełka z zabawkami jeszcze nie ma, ani kuwety. Kuweta będzie na dworze. Tak, on sobie poradzi tutaj z kuwetą podwórkową. Ten stołek, to jest stołek, który się walał u mnie tyle razy w rozgrywkach. Ja go za każdym razem, gdzie chcę gdzieś władować na siłę, zastanawiam się, gdzie go dać. I potem się okazuje, że ja go po prostu usuwam. A tutaj, tu jest takie drewno. Może tu zamiast tego drewna dać mu kuwetę? Nie, ona będzie miała bliżej, żeby do sprzątania. Jak kuweta będzie tutaj? Na razie jej nie zmieniam koloru. I pudełko z zabawkami... może damy tu... Sama nie wiem gdzie. Na razie tutaj. Jest wiosna, więc on bardzo często będzie chciał siedzieć na dworze. I zaraz jest 14, ja się tak rozgadałam. Tak się rozgadałam. Nie będę tutaj z nią do końca dnia. Najważniejsza sprawa załatwiona. Mamy Lucjana z nami. Gdzie jesteś, Lucek? Lucek. Nie, ja będę na niego mówić Lucjan. Lucjan lis. Nasz lis Lucjan. Jak to fajnie brzmi. Czy można po... Dlatego, że tutaj jest ta... O. Ten dywan to ciężko podnieść. O, już. Trzeba będzie znowu pranie zrobić. A co ona robi? Czy ty posprzątasz? Sprzątnij. Nie będziemy mieli tutaj żadnej służby. Ja często grałam w Simsach w taki sposób, że jednak te pokojówki i panów pokojowych się zatrudniało, ale wiecie, co to mi nie pasuje, niech ten Sim sobie radzi tutaj sam. Oglądasz, tak? My kolor tej kuwetki później zmienimy na inny, on się będzie bawił. Czyż on nie jest piękny? Coś mi nie wyszło to przybliżenie. Jeszcze raz, czyż on nie jest piękny? Jest po prostu cudny, jest cudny. Ja będę cały czas na takiej lupie tutaj chodzić za nim. No i teraz się skupiłam. Lucjan, a co ty robisz? Ej, on tu skakał gdzieś. Gdzie jest Lucjan? Lucjan? Lucjan! Ej! Czemu on... On już uciekł? Wróć do domu. O nie, żeby z nim nie było tak jak z Henkim. W Sakartok. Lucek! Nie! Przecież ty się nie możesz... A czemu ty jesteś gdzieś tam? No przecież to jest niemożliwe. Węż. Czy to jest normalne u tych kotowatych, że one uciekają? Czy to jest przez mody? Czy to jest jakiś błąd w grze? Czy to jest w grze tak zrobione, że on raz na jakiś czas po prostu wymyka cię? Węż. Poczekamy, może wróci.
ale on nie może wrócić. Znaleziono zatrzymanego Sima, Lucjan Lawendowy. Dobra, zobaczymy. Na razie mu zabronię chodzenia do wanny. Lucjanku, nie rób nam tego, proszę, nie rób nam tego. Jak coś będzie nie takie, on do tej wanny będzie chciał za często wskakiwać, to my ją albo przeniesiemy, albo wymienimy, ale nie wiem, czy to jest wina wanny, czy po prostu tego świata, nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo ja się nie zgadzam z tym, żeby on nam się zawieszał. Ale no, da się żyć z takimi zwierzętami. W Sakartok, jejku, my tam jejkum, teraz u Ingrid mieszkamy w Hidden Springs. No mamy takiego Henkiego, który non-stop gdzieś zwiewa. No i jest kochany, jest z nimi dalej cały czas i nic się nie dzieje, więc mam nadzieję, że u nas tutaj też nic się nie będzie działo. No i mówiłam, że nie będę tutaj do wieczora. Ona już o nim śni, że nie będę do wieczora, ale już zaraz mam wieczór. Ona tak wcześnie wstała, że już poszła spać o 17. Wow, wow, wow. Lucek. Nie, nie będę mówić do niego Lucek. On jest Lucjan. Tak, Lucjan jest pierwszym naszym tutaj zwierzątkiem na podwórku. Co? Chciałam powiedzieć, co jakiś czas, za jakiś czas będziemy sobie tutaj modyfikować, jak ona zacznie zarabiać jakieś pieniądze, to może szklarnię zrobimy na te roślinki? Aczkolwiek może szklarnię zrobimy, bo widziałam też fajne szklarnie, elementy do szklarni mam też pobrane. Zrobimy szklarnię, jak zacznie się jesień. O, teraz jak jest lato, to nie ma sensu chować tych przepięknych roślinek. Ja tego Winchester Farming Community, czyli Winchester Świata, nie będę pokazywać, bo na YouTubie są już odcinki różne z tego świata. Jest bardzo fajna seria u Marii oraz na kanale Carmela był przegląd świata, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby ten świat zobaczyć właśnie od strony takiej przeglądowej, to zapraszam Was serdecznie tam. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Tak to wygląda. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam powiedzieć. Jeśli o czymś zapomniałam, to sobie to przypomnę i powiem w następnym odcinku. Do zobaczenia! Yeah.